Halo, halo, cześć i czołem przed wami. Po raz kolejny nasza wesoła kompania Fantasy LCS w składzie od góry Patryk Hawosbryk. Witam bardzo serdecznie. Jakub Jake'u Dziemba. Siłaneczko, zmianeczko. I nasz nowy zawodnik Filip Warlord Simozol. Siema, cześć wszystkim, czołem. A poprzedni tydzień był pełen eksperymentów. Niektórym się udało wygrać, niektórym się udało przegrać. I tutaj może zacznijmy od naszego nowego zawodnika. Filip, powiedz nam, co zawiodło w twoim starcie z Havosem? Czemu tylko 260 punktów, a nie więcej? No niestety zdarza się tak, że ten Immortals przegrywa. Jak widzicie, już jestem prowadzący, no bo niestety mój zespół przegrał. No zdarza się tak po czterech kolejnych wygranych z rzędu. Z formy zawodników drużyny G2 eSports byłem bardzo zadowolony, ponieważ kolejny tydzień z rzędu Kiki z razem z Emperorem zdobyli ponad 100 punktów. No, ale niestety Immortalsi zawiedli w dużej mierze. To pierwsze starcie przeciwko CLG nie poszło im najlepiej. Potem w kolejnym meczu też mało punktowali, bo po prostu Echo Box zmietli z powierzchni ziemi, co sprawiło, że ostatecznie rezultaty całego zespołu były bardzo przeciętne. No, poza Wild Turtlem, ale to oczywiście było za mało, żeby móc rywalizować z dobrym zespołem Havosa, choć też jakby na uwagę zasługuje fakt, że zabrakło bardzo, bardzo niewiele, więc biorąc pod uwagę, że miałem fatalny tydzień i miałem 260 punktów, to i tak jest bardzo fajny rezultat. Właśnie Filip, bo tutaj wspomniałeś, że Portasi przegrali swój mecz po raz pierwszy oczywiście w LCS-ach i z tego powodu przegrałeś, ale zwróć uwagę na dżunglę, gdzie Rain Over pojedynkowo się z Rushem. Cloud9 też wynik 1-1 w tym tygodniu, jakoś Rush ponad po dwa razy więcej punktów niż Rain Over, czyli może to nie tutaj leży twój problem. Znaczy tutaj, bo w dużej mierze nie chodzi o samą przegraną, bo ta przegrana nie była aż tak bolesna, tylko o to, że ten drugi mecz z zespołem bodajże Echo Fox zakończyli zbyt szybko, no i dzięki temu nie mogli zdobyć dostatecznej ilości punktów i wyniki są jakie są, więc to była bolesna porażka i zwycięstwo, które mało dawało. A jak to z twojej strony, Havos, wyglądało? Bo to po raz kolejny, kolejny tydzień, gdzie tak naprawdę uciekasz na początku z wynikiem ze względu na to, że masz samych zawodników z Europy. I czy był stres przed ostatnim meczem Immortals? Wiedziałeś, że Immortals przegrało swój mecz z CLG, ale czy był stres, że jednak drużyna Filipa dogoni cię i wyprzedzi w ostatnim właściwie na mecie już wyścigu w tym tygodniu? Po tym, co H2K zrobiło po prostu w pierwszym swoim dniu, gdzie robili wynik po 12-14 punktów, to ja po prostu miałem totalną załamkę i ja już miałem w ogóle olany, już w ogóle nawet nie chciałem śledzić dalej tych rozgrywek, jak to dalej będzie się toczyło, bo dla mnie to już było prawie pewne, że Filip wygra. Natomiast w sobotę się przydarzała bardzo taka ciekawa rzecz, czyli właśnie ta porażka Immortals, a już myśleliśmy, że oni nigdy nie przegrają i w ogóle będą aż tak do Worldsów, no ale tutaj Filip niestety, niestety. No i nie mimo pykło. Tej porażki, no nie pykło, mimo tej porażki gdzieś tam jednak ten, nie myślałem, że wygram, tak? Myślałem, że ewentualnie może minimalnie nade mną jakoś Filip będzie, ewentualnie dużo stracę, bo Immortals zrobi dobry wynik, ale Immortals z drugą grę bardzo szybko wygrało na Echo Fox. No i jakoś tam gdzieś te 12 punkcików gdzieś tam uciekłem. Ale i tak się bardzo cieszę, bo zrobiłem bardzo fajny wynik, 272 punkty. I to po raz kolejny jest najwyższy wynik w całym Fantasy LCS-ie i no cieszę się z tego. A nie tak jak na przykład nasz nowy prowadzący, który ma 195 punktów i No pocieszenie. Ja jestem zadowolony z osiągów mojej drużyny. Ale widzicie, jaka to jest różnica? Ja jestem krytycznie nastawiony do tego, że zdobyłem tylko 260 punktów, a Havos się cieszy z 272, tak więc trochę mnie rozpieszczali. Liczy się tylko zwycięstwo, Immortalsi, no i... Właśnie, z jednej strony zobacz, Filip, ty tutaj nieszczęśliwe 260 punktów, a Kuba szczęśliwe 261, ale do tego jeszcze przejdziemy do mojego meczu z Kubą, natomiast Havos tutaj, myślę, że to kluczowe pytanie do ciebie skierujemy, bo tutaj na pewno... Przykra informacja dla ciebie, spotkała cię w czwartek, bo przez wiele tygodni stawiałeś na Forgivena, a tutaj się okazuje, że Forgiven dostaje powołanie do wojska i najprawdopodobniej będziesz musiał z niego zrezygnować. Czy jeszcze gdzieś w tobie się tli ta nadzieja, że jednak Forgiven uda się przy tych wszystkich akcjach społecznych organizowanych przez tutaj community LoLa przywrócić Forgivena do LCS-a i cofnąć to powołanie do wojska? Czy już się pogodziłeś z tym, że niestety Forgivena więcej w tym sezonie nie zobaczymy?
Ja tutaj wyczuwałem rękę Filipa, który gdzieś tam musiał do Łukasza napisać, a Łukasz poruszyć HyperX, który ruszył po prostu Grecję, Nie, żeby nie, mi nie, zabrała historia tego była inna. Forgivena. Sorry, że ci, Patryk, powiem, tylko historia jest zupełnie inna, mianowicie, jak wszyscy dobrze wiemy, Grecja ma bardzo duże problemy finansowe, problemy z opłacalnością, tak samo grecka armia, więc stwierdzili, że muszą te pieniądze zarobić, na jak lepiej zarobić pieniądze, jak nie własnym teamem w LCS-ach, no i jak mogą ściągnąć za zawodnika takiego jak Forgiven, no to czemu go nie zaangażować? Tak, okay. Jestem tutaj za spiskiem tutaj pozostałych dwóch zawodników, którzy gdzieś tam przeze mnie by stracili zwycięstwo. I to jest po prostu, to jest jawny spisek. Ja już tutaj złożyłem skargę do NZ-u, że tak być nie może, bo Forgiven był ostoją mojego zespołu. No a tutaj przykra rzecz i muszę grać z jakimś Knugelungiem, czy nie wiem jak on tam jest w ogóle. I mam nadzieję, że przynajmniej sobie kogoś fajnego jest tutaj ściągnie, a nie jakiegoś ziomka, który ma nick, jakby byłby z Turcji na przykład. No już lepszy byłby ten A jest ze jak... Szwecji. Ze Szwecji, Turcji, tam jeden pies tak naprawdę w tej chwili. Tutaj kierujemy też na pewno do was pytanie. Zostawcie nam w komentarzach wasze przemyślenia, jak to zostanie nowym AD carry drużynnych H2K, czy to będzie Knugen, czy jednak ktoś inny. Natomiast tutaj ciekawą właśnie myśl Filip poruszył, bo wiemy, że z tego czasu istniały drużyny przywojskowe drużyny sportowe, chociażby Legia Warszawa z tego czasu za PRL-u. I to może jest przyszłość, że kiedyś zobaczymy przywojskowe drużyny e-sportowe, ale już tutaj to można byłoby poświęcić rozważaniom wiele minut, godzin nawet. Przejdźmy do drugiego spotkania. Niestety ja tutaj poległem przeciwko Kubie. Moi zawodnicy z Echo Fox zdobyli całe porywające 15 punktów na dwóch. Tutaj Frogę trochę lepiej od KFO. Niestety tak się zdarza, ale dotrzymałem tradycji, jak co kolejkę moja drużyna, w sensie moja wybrana drużyna zdobyła najwięcej punktów i to jest zaleta. Natomiast no Kuba, po raz kolejny Jensen tobie ratuje skórę. Nie oszukujmy się, 64 punkty, po raz kolejny Jensen bije rekord. Jak ocenisz występ tego zawodnika w LCS-ach w tym tygodniu? I jak tu oceniać? Zdobył 64,5 punkta, tak? No, sorry, po prostu dał radę. Tyle. No po tak, zeszłotygodniowym rekordzie postanowiłem po prostu, że postawię na niego, co mi tam. I proszę, to jest wynik. Tak, przez 4 tygodnie też stosowałem zasadę, że jak ktoś dużo zdobył punktów, to pewnie za tydzień też zdobędzie dużo punktów. Aktualnie mam wynik 1-6, więc do takich rzeczy trzeba mieć po prostu szczęście. Kuba jest znany ze szczęścia. Natomiast chciałbym też poruszyć drugą kwestię, bo Team Solo Mid po raz pierwszy od dawna, jeżeli chodzi o Fantasy LCS, zawiódł. Double Lift 22 punkty, kiedy u Filipa grał, zdobywa po 60 punktów. Drużyna też sama z siebie słabo. Czyżbyś tutaj miał jakiś konflikt wewnętrzny z Double Liftem? Konflikt wewnętrzny? Tak, oczywiście. Nie no... Już możemy zaspoilerować, że no Kuba pozbyła się w kolejnym tygodniu Double Lifta, no bo uważa, że... Jestem mu też. To jeszcze zaraz się dowiecie, drodzy widzowie, co nas tutaj czeka. Więc wyniki takie jak są. A teraz zwróćmy uwagę, co czeka nas w przyszłym tygodniu. I tak jak widzicie, drużyny są jednobarwne praktycznie wszędzie. Postanowiliśmy zaryzykować i każdy z nas postawił na jedną drużynę. Ja postawiłem na drużynę Vitality, gdyż uważam, że jest to drużyna niesamowicie mocna, drużyna, która ostatnimi czasy wygrywa praktycznie wszystko, jak leci w LCS-ach od czasu, kiedy się zgrali. Co zresztą już wcześniej mówiłem, że Vitality, jeżeli się zgra, to będą osiągali niesamowite wyniki. A dodatkowo dołożyłem jak zawsze mojego ulubieńca, czyli Frogena. Filip, mój przeciwniku, co zadecydowało o tym, że wziąłeś drużynę CLG? No głównie to, że powiedzieliście, że nie mogę grać Immortalsami, więc niestety Immortalsi byli zbanowani w kwestii doboru zespołu. No i tak trochę... Bo ograli mnie w tym tygodniu, bo pokonali drużynę Immortals, więc stwierdziłem, że CLG, chociaż ich osobiście nie lubię jako zespołu, jako marki, no to mimo wszystko wybrałem właśnie CLG, żeby... No niech będzie, tak? Na zasadzie może się uda, sądzę, że mają dobrych przeciwników i będą dobrze punktować, więc zobaczymy, jak to będzie. Nie chcę nic mówić, ale w tym tygodniu CLG naprawdę dobrze grało. Szczególnie w tym meczu z Immortalsami, chociaż był dosyć bliski, prawie, ale... No ale słabo punktowali. Tak, no, pamiętajmy, to złota zasada mówi, nie zawsze jak drużyna gra dobrze, zdobywa dużo punktów. Tak, racja, przejdźmy do drugiego spotkania. Mamy tutaj, powiedzmy, że niebiesko, z jednej strony u Havosa jest czarne zdjęcie, z drugiej strony u Kuby jest dziura. Kuba po prostu postanowił dać nam fory i stwierdził, że on nie będzie flexa brał.
Havos, no oczywiście tutaj zdecydowałeś się na drużynę H2K i wziąłeś Knugena. Sam powiesz o drużynie H2K, dlaczego akurat oni? No bo to H2K, tak? To jest drużyna, która mi towarzyszy od pierwszego splitu. Wtedy właśnie przyjąłem do mojej drużyny Forgivena i Wandera i także cały team H2K jako drużynę. Od tamtej pory towarzyszą mi w każdych spotkaniach i tak naprawdę to oni wykręcili, a tak naprawdę osoby, które uzupełniały ten skład, bo oni zazwyczaj zamykali się w 30 punktach, wykręcili mi tam wynik. No i szczerze mówiąc, od swoje szanse na Kubę, który gra fenomenalnym ostatnio, Cloud9, które może mieć 0-2, a robić wyniki po 30-40 punktów, co jest po prostu jakimś, nie wiem, po prostu, no nie wiem, no po prostu jakby oni, nie wiem, obstawiali normalnie skórki w LoLu za właśnie granie w Fantasy LCS-ie i specjalnie robią takie wyniki pod Fantasy LCS. No i to jest, no jeśli wygram, to będzie cud, to będziemy się wszyscy tutaj cieszyć w ogóle. A czemu Piglet? Właśnie chciałem tę kwestię jeszcze poruszyć, ale dajmy Kubie skończyć. Kubie? Patrykowi. Ja mam się w Madrycie, okay. Dobry. Okay. Piglet gdzieś tam zawsze u mnie był na ławce rezerwowej i teraz wyciągam go jak asa z rękawu. I jeszcze tak napomnę, bo tutaj mamy spotkanie pomiędzy Europą i Ameryką. Bo my, ja razem z Seresem Desum, czyli z Robertem, naszym drogim prowadzącym, postawiliśmy na drużyny z Europy, które będą rozgrywały swoje mecze w czwartek i piątek w następnym tygodniu. Natomiast Kuba i Filip są zdrajcami, tak? Bo postawili na NA, tak? To jest jawne po prostu iście na punkty, tak? Na łatwiznę. My tutaj walczymy po europejsku, a oni idą na łatwo, no ale no już tacy są po prostu. I zobaczymy po prostu po tej kolejce, kto zdobędzie więcej punktów. Czy Europa, czy może Ameryka, i wtedy rozwikłamy odwieczny spór, czy to Europa jest lepsza, czy Ameryka właśnie. No na pewno to będzie ciekawe. Z drugiej strony, tak jak już mówiliśmy, Kuba postawił na Amerykę, na drużynę Cloud9. Kuba, dlaczego Cloud9 i dlaczego ta dziura w składzie? Nie mam dziury, ponieważ jest tam SOAS, tylko ty tego nie widzisz. A, to ja mam buga w takim razie. Mam SOAS na flexie. Widzowie będą to widzieć. Cloud9, ponieważ ostatnio po prostu mają najlepsze wyniki ever. Nie oszukujmy się, cała lista 5 najlepszych zawodników to są 4 zawodnicy, tam 3 w tym momencie, akurat w tym tygodniu. Zawodnicy Cloud9 plus jakieś dostawki z G2 na przykład. No więc uważam, że jak Jensen znowu zdobędzie 60 ileś punktów, Sneaky znowu 50 kilka, no to już mam wygraną w kieszeni. A jak nie zdobędą? A jak nie zdobędą, to trudno. Ale widzisz, taka jest zaleta brania całego zespołu. Po prostu po swojej grze od razu wiesz, czy wygrałeś, czy przegrałeś. Tyle. Dobra. To jeszcze oczywiście, że tradycji stało się zadość. Przejdźmy do najlepiej punktujących zawodników tygodnia. I tutaj mamy ciekawostkę, ponieważ mamy dwóch zawodników Teamu Liquid. Po raz kolejny Liquid nam się pojawia w tej naszej topce. A to nie jest drużyna, która gra jakoś wyjątkowo dobrze, wynik 7-7, nie świadczy o nich bardzo dobrze. Z drugiej strony oczywiście Emperor, Sneaky i Jensen, tak jak już zresztą Kuba wspominał, Cloud9 po prostu punktuje jak szaleni. To tyle jak na ten tydzień. Przypominamy, że w przyszłym tygodniu, właśnie w tym tygodniu już nie ma LCS-u ze względu na Intel Extreme Masters, na które mam nadzieję większość z Was będzie. Zapraszam Was na stoisko HyperX-u. A ze mną byli razem Patryk Hawosbryk. Siemanko wszystkim. Jakub J. Kuzięba. A to do usłyszenia za 2 tygodnie tym razem. Nasz nowy gracz Filip Warlord Simozol. Ale dzień dobry, do widzenia i miłego weekendu. Więc do widzenia i zachęcam Was do subowania naszego kanału, a także lajkowania profilu No Mercy, jak i profilów chłopaków. Dziękuję.